Odpowiedź Tony! Dom Kultury jest współorganizatorem turnieju. Dlaczego zdecydowaliście się włączyć w to? Bo wydało nam się, że jest to ciekawy pomysł, tym bardziej, że kultura hip-hopowa w Tarnobrzegu jest coraz większa, coraz więcej młodych osób zaczyna słuchać hip-hopu i ten hip-hop nierozerwalnie jest złączony razem z muzyką, ze stylem breakdance. Kilku młodych chłopców z grupy 2 w 1 pewnego dnia pojawiło się w dziale amatorskiego ruchu artystycznego i zaproponowali zorganizowanie takiego właśnie turnieju, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia z wcześniejszych imprez, na których byli. Z początku, nie ukrywamy, ten pomysł wydał nam się taki no niezbyt ciekawy, ale w miarę upływu czasu przekonali nas do tego. Efekt, jak widać, dzisiaj jest cała sala wypełniona po brzegi, mnóstwo zespołów i dużo dobrej zabawy. Po prostu przeważnie z Podkarpacia, ponieważ jest to turniej regionalny, tak więc jest to Nisko, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Tarnobrzeg i same okolice. Chopki Dąbiańskie koło Rzeszowa. Ile ich jest? Osiem drużyn. Jak odbywa się ten turniej organizacyjnie? Jest to system battle. Polega to na tym, że są losowane ekipy parami, gdzie dwie ekipy od razu między sobą w 10-minutowych sekwencjach walczą. Wyłaniany jest zwycięzca, który przychodzi dalej i powtarza się cały cykl aż do finału. Odpowiedź! Nowa Dęba! Oh, God.
parę słów teraz o zespole 2 w 1. Zespół 2 w 1 tworzy 7-8 chłopców. Jest jedna dziewczyna, Ania, która przyszła pewnego dnia i powiedziała, że chce spróbować swoich sił w tym tańcu. Chłopcy ją przyjęli i to jest cały zespół 2 w 1. Jak długo tańczą? Tańczą od 5 lat u nas, tutaj w Tarnobrzyskim Domu Kultury. Natomiast ile tańczą wcześniej, tego nikt nie wie. A kim prywatnie są? Prywatnie są studentami. Jest 3 studentów, Ania jest gimnazjalistką i są też chłopcy, którzy chodzą do liceum. Dobrze, jak długo ćwiczycie już? Różnie. Jest to przedział pomiędzy 2 latami a 7. Różnie, jak kto zaczynał, tak w tym momencie ma taki staż, ale staramy się jak najlepiej to robić, nieważnie od czasu. Skąd pomysły na układy? Są to układy wyreżyserowane czy spontaniczne? Wyreżyserowane jest wszystko w gruncie rzeczy, pomimo tego, że taki system, jaki jest w tej chwili przedstawiony, battle, nie jest niby reżyserią jakąkolwiek, ponieważ jest to cały czas spontaniczność i odpowiedź na daną figurę, ale zawsze mamy wyreżyserowane to, jaka figura będzie odpowiedzią na daną figurę, także w sumie jest to cała reżyseria i przygotowania długie do takiej bitwy. Pomysły są wasze, czy zaczerpnięte skądś? Każdy zaczyna ucząc się od kogoś, ale teraz już mamy taki staż długi, że pomysły same przychodzą do głowy. Wspomniałeś, że każda figura jest w tej walce jest odpowiedzią. Na czym ta odpowiedź polega? Ponieważ jak mówiłem, jest to walka. Walka polega na tym, że musimy być lepsi. Po prostu jak ktoś zrobi bańkę, pokręci się na głowie, ktoś musi zrobić tą obrót na bańce, po prostu musi zrobić czymś inną figurą, żeby po prostu tamten skład czymś zagiąć. To polega na wymianie takim, można powiedzieć, tak jak w boksie jest knockout, tu też jest knockout, tylko że tu się walczy do końca. Właśnie. Czy jest jakaś definicja breakdance? Co to jest? Bardzo dobry taniec na sprawność fizyczną. Breakdance... jest taka, że trzeba łamać ciało wszędzie, po prostu... To jest zlepka capoeiry, nowoczesnego tańcu, rapu. To jest ogólnie coś pochodzące po prostu z chodnika, no, można powiedzieć. Z Nowego Jorku, z Bronxu ogólnie. To jest taniec, który po prostu łamie się poszczególne części ciała, można powiedzieć. Wam się udało coś złamać, czy nie? No jeszcze nie. Znaczy palec. Przynosia. Jeszcze nie. Jest to zdominowane przez mężczyzn. Dlaczego? Nie zawsze. Ja jestem tutaj właśnie dowodem tego, że nie tylko mężczyźni potrafią tańczyć. Ale jesteś jedna. No nie jestem jedna, bo jeszcze jest dziewczyna, która tańczy, właśnie jest z Mielca. Dawaj. Jest odpowiedź. Po kolei, panowie. Jedynie. Kroki, on wyjeżdża. O, zamotał, nie zjeździ ramami. I dawaj. Powiedzcie to pięknie, zrobicie się z nami czy nie? Wydłuższa. Idziemy panowie. Dawaj. Nie przestawaj. Dobry. O, czekamy. Jeszcze puści mu tego. To jest, dawaj. Hej, DJ! Tak, tak. Jeszcze nie skończył. Czekamy na odpowiedź.
No, skąd jesteście? Jesteśmy ze Stalowej Woli i z Mielca, połączone składy. Połączyliśmy się, nie wiem, na wakacjach. Poznaliśmy się po prostu, bo szefowa z Ketchupu ma linię, taką sieć sklepów i nas zapoznała. Jako jedyna dziewczyna w składzie wystąpiła Kasia z nami. Cześć. Bardzo fajnie dziewczyna pokazała to, co potrafi i naprawdę w ciągu tego czasu, który miała, wyszkoliła się. Ale nie udało mi się za bardzo wszystkiego zrobić, co umiałam. Czym zaskoczycie widzów teraz? O, jeszcze trochę jest tylko. Chłopaki jeszcze potrafią pokazać dużo rzeczy. Chcieliśmy pozdrowić sponsorów Govera. Dzisiaj Flava. I Westmana. Flava. To może pokażecie to, co za chwilę na scenie zobaczymy. Mamy jeszcze kilka takich chwytów, których zostawiliśmy na koniec. Zobaczymy, jak będzie. Pokażecie coś teraz? Pokażemy. Klasyfikacja, ocenianie tego? Ocenianie nie zależy od nas. My jesteśmy zawodnikami, a sędziowie mają własny system oceniania. My nie wiemy, jaki on jest, jak oni to robią. W każdym razie wyłaniają zwycięzców jakimś tam swoim sposobem. Czym kierowaliście się, punktując poszczególne zespoły? Jak to się mówi, stylem. Stylem bez naszego własnego uznania. Ważniejszy jest styl, jak się tańczy. O to w tym chodzi. A co wam się najbardziej podobało? Tutaj? Nie spodziewaliśmy się, że tak tu się ludzie bawią nawet. Naprawdę. Duża publiczność. Publika szczególnie. Często jeździcie na tego typu turnieje? Bardzo często. Przeważnie na wszystkie, jakie tylko są. Ogłoszone w internecie, wszędzie. Jak oceniacie ten Tarnobrzeski na tle innych? No, szczerze mówiąc, nie jest za wysoki, ale jeśli się rozwinie, będzie dobrze. Chłopcy ze składu mówią, że to już umiera tutaj w ogóle. Breakdance umiera, tu już wszyscy odpadają od tego, no ale małolaci zaczynają z powrotem tańczyć. No będzie się kręcić to. Jest
Po tym, jak widać, sukcesie, następne turnieje też będą organizowane? Na razie jest to pierwszy regionalny turniej tańca. Na pewno to, co dzisiaj stało się tutaj w Tarnobrzyskim Domu Kultury, jest w pewien sposób motywacją do dalszych działań. Jeszcze ta impreza się nie zakończyła. Jak się zakończy, mam nadzieję, że zapadną takie decyzje. Wszystko zależy też od dyrekcji. My generalnie, jako organizator, po pierwsze zgodziliśmy się na użyczenie miejsca i pomoc w organizowaniu tej imprezy. Zapewne nasze kierownictwo będzie chciało to kontynuować. Ciekawie, mistrzostw Polski w Kraśniku, więc szykuje się naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Jest wioska, niebieska. Wierusze, potrzebujecie. Wszystko, wszystko. Jest! Oka! Oh, yeah, the lava.
Woo!
jakie wyniki możecie podać? Pierwszy zajął Tarnobrzeg, drugie zajęło Stalowa Wola, trzecie też, tylko że druga grupa ze Stalowej. Keep the table, 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 keep